Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj opowiem, w jaki sposób cuda pokazują, że katolicka wiara jest prawdziwa. Zapraszam. W ostatnim materiale, który był poświęcony proroctwom, powiedziałem, że klasycznymi środkami, które służą do tego, żeby. Zweryfikować, sprawdzić, czy ktoś, kto twierdzi, że przemawia w imię Boga, faktycznie w jego imię przemawia, są właśnie cuda i proroctwa. Otóż, gdy ktoś przychodzi i mówi nam, że przynosi nam słowa Boże, no to sam Bóg musi go uwiarygodnić. Jeśli faktycznie mamy uwierzyć, że ten człowiek ma jakąś nadprzyrodzoną wiedzę, skoro ma jakąś nadprzyrodzoną wiedzę, to niech wykaże się jakąś nadprzyrodzoną umiejętnością, niech pokaże, że Pan Bóg faktycznie go posłał i to musi zrobić sam Bóg, umożliwiając takiemu człowiekowi na przykład dokonanie cudu. W poprzednim materiale mówiłem o proroctwach, one są Również bardzo ważnym wskaźnikiem, bardzo ważną wskazówką w takiej sytuacji, to znaczy jeśli mamy. Um, Mesjasza, na którego Żydzi oczekują, i są proroctwa mesjańskie, czyli takie, które zapowiadają jaki on będzie. No to oczywiście, gdy te proroctwa spisane kilkaset lat wcześniej, później jedno po drugim, spełniają się na panu Jezusie, to oczywiście jest to ogromny znak uwiarygabniający pana Jezusa, jako tego, który przynosi nam słowa Boże. Innym podstawowym znakiem wiarygodności są właśnie cuda, i o tym dzisiaj. Opowiem. O co chodzi? Pan Jezus oczywiście dokonał w swoim życiu wielu cudów, natomiast te cuda, one były znakami wiarygodności dla naocznych świadków. I to jest ważne. Dlaczego? Dlatego, że my dzisiaj możemy ocenić Jakie proroctwa spełniły się w życiu Pana Jezusa? Naoczni świadkowie mogli to zrobić tylko w małym stopniu. Na przykład, jeśli chodzi o proroctwa o męce Pana Jezusa, to można było zweryfikować dopiero w trakcie samej męki. A sytuacja była na tyle trudna, napięta i wyjątkowa, że raczej nikomu wtedy nie przyszło do głowy za bardzo, żeby się zajmować właśnie tymi spełniającymi się proroctwami. No, być może poza Matką Bożą, kto wie, na ile święty Jan rozumie co się dzieje, był w każdym razie pod krzyżem, czyli mógł jakby w jakiś sposób tą sprawę w tym kontekście rozważać. W każdym razie to jest dopiero pod koniec życia Pana Jezusa. Podobnie jak z tym proroctwem a propos kapłana na wieki na wzór Melchizedeka, o którym mówiłem w poprzednim materiale, dopiero w dzień ostatniej wieczerzy staje się to, powiedzmy, że jako tako czytelne i dopiero po zesłaniu Ducha Świętego stanie się to dla apostołów w pełni czytelne. Natomiast Ci naoczni świadkowie, ci, którzy byli, słuchali nauki pana Jezusa, oni również musieli doświadczyć czegoś, co by wskazywało jednoznacznie na to, że pan Jezus faktycznie jest synem Bożym. Dlatego pan Jezus dokonuje cudów w swoim życiu. Jak wspomniałem, one są znakami wiarygodności przede wszystkim dla tych, którzy je widzieli na własne oczy. Teraz jest jeden cud, który jest jednak również i dla nas niezwykle istotny w kontekście właśnie znaków wiarygodności, chociaż on sam nie pełni dokładnie takiej samej funkcji u nas, jak u naocznych świadków. Chodzi oczywiście o zmartwychwstanie pana Jezusa. Święty Paweł mówi, że jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest nasza wiara, próżne jest nasze nauczanie, jesteśmy bardziej godni pożałowania od innych ludzi. Przyznam się, że jako młody człowiek nie rozumiałem tych słów. Wydawało mi się, że nauka Pana Jezusa jest po prostu sama w sobie tak doskonała, że nie ma potrzeby, żeby tak potrzeby w cudzysłowie, żeby zmartwychwstał. To znaczy, że niewiele to zmienia tak w kontekście powiedzmy całości jego nauczania. Otóż zmienia to wszystko i święty Paweł ma rację. Dlaczego? Ano dlatego że jeśli Pan Jezus zapowiada w swoim nauczaniu, że ja mam moc oddać moje życie i znowu je odzyskać, i jeśli by to się nie spełniło, no to oznaczałoby to, że Pan Jezus jest tylko filozofem i to filozofem z pewnym błędnym podejściem do samego siebie, z pewną, powiedzmy tak w cudzysłowie, manią wielkości, to znaczy filozofem, który uważa, że jest w stanie powstać z martwych, a nie jest. Natomiast, jeśli i tak, gdyby tak było, no to wtedy naukę Pana Jezusa trzeba traktować jako taką filozofię, to znaczy człowiek może uznać, że no jest ładna albo nieładna, podoba mi się albo mi się nie podoba, po części zachowuje, po części nie zachowuje. No byłoby to w miarę racjonalne, jak to w, powiedzmy w odniesieniu do filozofii, do takich ludzkich mądrości. Natomiast, jeśli Pan nasz Jezus Chrystus przychodzi i mówi nam, jak mamy żyć, jaki jest Bóg, jak mamy do Niego zdążać i później mówi, Mam moc oddać moje życie i znowu je odzyskać, i później je odzyskuję, powstaje swoją własną mocą z martwych. No to wtedy jest to zdecydowanie wystarczający powód do tego, żeby wziąć na poważnie te słowa, które mówił wcześniej, żeby wziąć jego nauczanie naprawdę na poważnie i według niego układać swoje życie. Wspomniałem już wcześniej, że cud jest przede wszystkim znakiem wiarygodności dla tych, którzy go dostrzegają osobiście. A więc przede wszystkim apostołowie i uczniowie pana Jezusa, ci, którzy widzą, e, dotykają pana Jezusa po jego zmartwychwstaniu, e, oni są tymi świadkami, którzy później o tym będą świadczyć. To dla nich jest to jakby w pierwszej linii, w tym. Pierwszym rzędzie można powiedzieć, siedzą tego wydarzenia i oni mają to zobaczyć, dotknąć, mają jeść z Panem Jezusem, żeby doświadczyć tego, że on naprawdę zmartwychstał, że to nie jest tylko jakieś tam objawienie, i później mają sami o tym zaświadczyć. A więc to świadectwo apostołów jest dla nas, jeśli chodzi o zmartwychwstanie Pana Jezusa, miarodajne i jeśli chodzi w ogóle o naukę Pana Jezusa. Teraz powstaje pytanie. Czy apostołowie są wiarygodnymi świadkami, jeśli chodzi o zmartwychwstanie pana Jezusa i jego naukę? Otóż tak, są najbardziej wiarygodnymi świadkami, jakich sobie, sobie można wymarzyć. Dlaczego? No pamiętajmy, skoro Pan Bóg to organizuje całe wydarzenie, no to będzie potrafił zadbać o takich świadków, którzy doskonale spełnią swoją funkcję. W jaki sposób apostołowie doskonale spełniają swoją funkcję? Otóż. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że ktoś przychodzi do powiedzmy jakiegoś tam szefa w firmie i mówi, ale ten i ten pracownik to coś tam specjalnie uszkodził, albo coś wynosi z firmy. No i teraz powiedzmy jakiś tam szef działu jest przekupiony przez tego pracownika. Przystawiam pistolet do głowy temu człowiekowi i mówi, od tej pory masz o tym milczeć. Co zrobi ten człowiek? Będzie najprawdopodobniej o tym milczał. Co mogłoby go skłonić do tego, żeby jednak mimo wszystko dawać świadectwo temu co widział. To, że byłby przekonany, że jest to prawda i że jest to naprawdę bardzo ważna rzecz, że to nie jest drobiazg, że od tego może zależeć np. przykład czyjeś życie, albo że może od tego zależeć czyjeś życie wieczne, że od tego mogą zależeć, dalsze, zależeć przepraszam, dalsze losy świata. Jeśli człowiek byłby przekonany, że jest to rzecz naprawdę bardzo istotna, to byłby skłonny dawać to świadectwo, nawet pomimo tego, że ktoś go za to zabije. I to jest właśnie przypadek apostołów. Za to właśnie apostołowie zostają umęczeni. Pamiętajmy o świętym Pawle, który staje przed pogańskim namiestnikiem, i ten później mówi: O, nie, nie oskarżyli go o nic, o co się spodziewałem, tylko kłócą się o jakiegoś zmarłego Jezusa, o którym Paweł twierdzi, że żyje. O to właśnie się kłócą. To jest punkt sporu o zmarłego Jezusa, o którym Paweł twierdzi, że on żyje. To jest to ognisko sporu. Apostołowie dają świadectwo zmartwychwstania Pana Jezusa. Zgodnie z tą myślą tego Pawła, jeśli on nie zmartwychwstał, to jest cała ta wiara nie warto nauczać tego, jeśli Chrystus nie był w stanie powstać z martwych zgodnie ze swoją własną zapowiedzią, ale skoro był, to uważają, że to co on powiedział jest tak ważne, tak istotne, że są gotowi iść i dawać świadectwo pomimo tego, że będzie ich to kosztowało życie. Każdy z nich poprzez wyparcie się wiary poprzez po prostu zaprzestanie nauczania mógłby się uwolnić od śmierci. Ale jednak woleli przyjąć tą śmierć jako konsekwencję, jako karę za to, że głoszą to, co im Pan Jezus przekazał, że głoszą, że Pan nasz Jezus Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Tutaj może się pojawić pytanie, no dobrze, ale w tej sytuacji z naszej z pistoletem teoretycznie może być jeszcze sytuacja, gdzie ten, ten człowiek, który świadczy, jest fanatykiem, jest w jakiś sposób zwariowany, to niezrównoważony i to sprawia, że jest gotów przyjąć śmierć dla byle powodu albo właśnie dla żadnego powodu, że coś tam sobie ubzdurał. Czyli właśnie jest swego rodzaju fanatykiem, jest w jakiś sposób niezrównoważony. To jest w jakimś stopniu przypadek na przykład samobójców, którzy się zabijają, mam na myśli takich zamachowców, samobójców muzułmańskich. Jest to przykład takiego fanatyzmu, to znaczy jakby z natury rzeczy, tak? Wysadzam się w powietrze, po to, bo, bo wierzę, że w ten sposób uzyskam coś tam, a niewiernych trzeba zabijać. Już na poziomie takiej idei, zamysłu, intencji tego, który to czyni, widać, że jest to po prostu fanatyk, czyli jest to człowiek niezrównoważony. Człowiek niezrównoważony jest w stanie przyjąć swoją śmierć albo nawet sam ją spowodować ze względu na jakąś tam swoją ideę. I stąd powstaje pytanie, no, czy apostołowie nie byli takimi ludźmi niezrównoważonymi? Otóż nie. Otóż apostołowie byli bardzo zrównoważeni skąd o tym wiemy? Ano. Wystarczy spojrzeć na to, co głoszą. Otóż jaką naukę głoszą nam apostołowie? Głoszą naukę, która przerasta ich naturalne zdolności poznania, a jednocześnie jest maksymalnie zrównoważona. I to jest rzecz naprawdę bardzo istotna. Jeśli spojrzymy na ten świat antyczny, basen morza śródziemnego, tam jest mnóstwo szalonych idei. Od potępienia zupełnego materii jako czegoś złego i grzesznego, i wyciągania wniosków, że albo tą materią trzeba pogardzać i się zabić najlepiej, albo że trzeba hedonistycznie używać, nadużywać przyjemności tego świata, bo to i tak nic nie znaczy, jak, jak się do tej materii ustosunkujemy, przez takich, którzy poprzez jakieś tajemne kulty i poprzez jakąś wiedzę poszukiwali jakiegoś odkupienia, przez jakichś rewolucjonistów, którzy wzywali do obalenia władzy, po takie zwykłe pogańskie religie, które uznawały tak, cały panteon bóstw. Poglądów było mnóstwo, po części niektóre z nich były bardzo szalone. Co głoszą apostołowie? Głoszą Nauki niezwykle podniosłe, na przykład kwestia istotowej równości kobiety i mężczyzny. Mężowie daszcie swoje żony czcią, bo są dziedzicami tej, tej samej łaski. Mają to samo powołanie i ten sam, te same środki do tego celu, czyli do stania się uczestnikiem boskiej natury, później w niebie, korzystania z tego uczestnictwa w boskiej naturze na wieki. Prosty rybak z Galilei przedstawia myśl, która największym filozofom gdzieś tam może lekko świtała. Jeśli chodzi o istotową równość kobiety i mężczyzny, ale tylko gdzieś tam może u Platona lekko to jest zaznaczone, a sama myśl o łasce uświęcającej. Nie powstała w niczyjej głowie, to znaczy o tym, że staliśmy się uczestnikami boskiej natury, jednocześnie nie wpadając w żaden ekstremizm. Z jednej strony apostoł mówi, że nie ma już niewolnika ani wolnego, że wszyscy są właśnie na tym istotowym poziomie równi, to znaczy są obdarzonymi rozumem i wolną wolą istotami, które są powołane do życia wiecznego, a więc naturalna godność i powołanie do tej nadprzyrodzonej godności, która jest dla wszystkich równe. No i teraz. Z jednej strony to głoszą, ale nie wzywają do rewolucji, na przykład właśnie do powstania niewolników przeciwko swoim panom. Dlaczego? Bo jest to wyważona nauka. Bo jest to nauka, która doskonale rozumie, w której, w, której, w której jest ta myśl zawarta, że to, co doskonałe, musi powstawać powoli, musi się rozwijać, musi dojrzewać. Że jeśli chcemy naprawdę zmienić świat, to nie wystarczy zrobić przewrót, tylko trzeba zmienić sposób myślenia ludzi. I dlatego nie jest potrzebny i nie jest korzystny nawet taki bunt. Niewolników. Z jednej strony mamy u, w nauczaniu apostołów prymat tego, co duchowe, taki można powiedzieć maksymalny prymat, że lepiej jest oddać swoje życie niż zaprzeć się pana Jezusa, ale z drugiej strony nie mamy potępienia materii tak bardzo obecnego w tym antycznym świecie. A więc mamy akceptację stworzenia tego świata, akceptację związków małżeńskich. To w antycznym świecie wcale nie jest oczywiste. Tam było mnóstwo sekt, które uważały, że w ogóle ludzka płciowość jest ze swojej natury grzeszna, bo tylko przedłuża to materialne niepotępienie potrzebne życie. Platonizm do tego bardzo ludzi skłaniał, bo ze swoją taką teorią tych idei, które są prawdziwie istniejące, i tego, te, tego świata materialnego, który jest tylko takim takim wypryskiem, takim, e, takim, taką ścianą, na której projektuje się te, te idee, czymś zupełnie niepotrzebnym, gdzieś tam więzieniem dla duszy, właśnie. Więc mamy z jednej strony bardzo doniosłą naukę prezentowaną przez apostołów, naukę przerastającą ich naturalne zdolności, naturalne wykształcenie. Z drugiej strony ta nauka jest jednocześnie bardzo wyważona, bardzo roztropna, zdolna faktycznie doprowadzić społeczeństwo do rozkwitu. Co też widzimy, to nie przez przypadek, to nie jest przypadek, że to właśnie nasza cywilizacja wytworzyła chociażby wysoką technikę, że to nasza cywilizacja stworzyła uniwersytety, co jest oczywiście bezpośrednio ze sobą powiązane w odwrotnej kolejności niż wymieniłem. Dlaczego, dlaczego nasza cywilizacja tak bardzo wystrzeliła do przodu? Dlatego, że miała dobry fundament, dlatego, że wykorzystała tą treść Bożego Objawienia, która jest bardzo dobra dla człowieka. Właśnie bardzo zrównoważona, można powiedzieć, że bardzo się sprawdziła. Później do tego dochodzi filozofia arystotelejska. Która sprawia, że Christianitas staje się tym, czym się stało, to znaczy cywilizacja łacińska staje się tą wiodącą cywilizacją, uniwersytety stają się tym zalążkiem powiedzmy, że również tej wiedzy technicznej czy tych nauk przyrodniczych, ale to jakby wchodzimy już daleko, wychodzimy daleko, daleko do przodu. Zostańmy przy naszych apostołach. Prości ludzie, którzy nauczały bardzo doniosłej, bardzo zrównoważonej nauki, która okazała się zdolną wytworzyć najdoskonalszą kulturę. Tak, to jak najbardziej możemy powiedzieć, że cywilizacja łacińska to jest najdoskonalszy przejaw kultury, jaki do tej pory został stworzony czy jaki do tej pory został wymyślony. Skąd to wiemy? Wystarczy spojrzeć, dlaczego przez tyle wieków już istnieją wysokie cywilizacje, dlaczego dopiero nasza cywilizacja zdołała wytworzyć wysoką technikę, dlaczego dopiero nasza cywilizacja zdołała wytworzyć takie, takie wyjątkowe wytwory myśli ludzkiej. Skąd to się wzięło? No, stąd, że cywilizacja miała dobre fundamenty, że na poziomie myśli była skłonna do tego, żeby pracować intelektualnie, a jednocześnie pracować intelektualnie też nad materią, nad przyrodą. To jest zasługa w dużej mierze Arystotelesa. To jest zawarte i w samej myśli pisma świętego w objawieniu. Że Pan Bóg stworzył wszystko według miary i liczby, czyli że stworzenie jest racjonalne. Skoro jest racjonalne, to warto je badać, że stworzenie jest dobre. Skoro pochodzi od Pana Boga, to warto je badać i próbować je okiełznać. To są wszystko myśli, które mogą się nam wydawać oczywiste, ale wcale oczywiste dla tego świata nie były. To są myśli, które leżą u. Podstaw również współczesnych nauk przyrodniczych. One później się wykoleiły, jak to, jak to zawsze bywa w przypadku wszystkiego, co dobre, tak jak cywilizacja łacińska cała się wykoleiła i dzisiaj jej już praktycznie nie ma. Natomiast te podstawy, te fundamenty bez wątpienia właśnie mają swoje głębokie korzenie w Bożym objawieniu, w nauce tych prostych, nieuczonych ludzi z Galilei, z tej zupełnej prowincji. No, ale zasadniczo tutaj chodziło o to, że ewidentnie ich nauka nie jest fanatyczna, że ich nauka jest bardzo zrównoważona. I tutaj na tym się przede wszystkim skupmy. Gdy mówimy o cudach koniecznie należy również o tym powiedzieć, co sam Pan nasz Jezus Chrystus nam przedstawił, mianowicie w przypowieści o bogaczu i łazarzu. Bogacz wstępuje do piekła. Łazarz. Trafia do Szeonu, do miejsca oczekiwania, do limbusa ojców i jest z Abrahamem. I ten łazarz woła: Ojcze Abrahamie, ześlij łazarza, żeby on chociaż zamoczył palec swój w wodzie i przyniósł mi choć kroplę wody. Abrahamowi nie da się. Ta przepaść, która nas dzieli, nie umoż... nie... sprawia, że niemożliwym jest przejście. Parafrazuję tutaj te słowa, natomiast sens jest dokładnie taki. Dalej woła bogacz, to ojcze Abrahamie, poślij łazarza, żeby on ostrzegł moich braci, żeby oni tu nie trafili. Abraham odpowiada: mają Mojżesza i proroków. A ten mówi: nie, 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 ale jakby, jakby ktoś ze zmarłych im się ukazał, to oni by się nawrócili. Na co Abraham odpowiada: jeśli nie słuchają Mojżesza i proroków, to chociażby ktoś z martwych powstał i tak nie usłuchają. I to, jest, to są słowa Pana Jezusa. On wie, co mówi. Co to znaczy? To znaczy, że każdy człowiek dostaje tyle łaski, ile jest potrzebne do zbawienia, do znalezienia prawdy. Oznacza to, że ten człowiek, który chce znaleźć prawdę, ją znajdzie. Ten, który nie chce znaleźć prawdy, jej nie znajdzie chociażby mu 10 cudów w twarz. Rzucić, chociażby ludzie powstawali z martwych na ich oczach, chociażby widzieli na własne oczy cuda i spełniające się proroctwa. Jeśli człowiek nie chce uwierzyć, to nie uwierzy. To jest tutaj kluczowe. To znaczy, co, co wynika z tej przypowieści? Wynika z tego, że ten człowiek, który jest otwarty naprawdę, znajdzie ją i bez cudów i proroctw. Będzie sama obserwacja, sama obserwacja harmonii stworzenia. O harmonii stworzenia też kiedyś nagram osobny materiał. Sama obserwacja tego stworzenia doprowadzi go do jakiegoś poznania stwórcy, i później też naturalnie Pan Bóg w ten czy w inny sposób doprowadzi go do poznania prawdy, być może nie w całej jej pełni, jeśli chodzi o tą zbawczą prawdę, w sensie do Bożego objawienia. Czasami może się zdarzyć, że ktoś nie pozna tych wszystkich tajemnic wiary z jakiegoś powodu, natomiast Pan Bóg oświeci go na. Tyle, na ile będzie to potrzebne do jego zbawienia. Weźmy kogoś, kto nie może usłyszeć od misjonarza tego, kim jest Pan Jezus i, i jakie są środki ustanowione do zbawienia. Natomiast ten człowiek, który chce, on to prawdę znajdzie. Ten, który nie chce, nie znajdzie, i chociażby nie wiadomo, co się wokół niego nie działo. Kluczowa jest nasza wola. Nie zmienia to faktu, że jak najbardziej, gdy zostaje wysłany jakiś prorok, albo gdy sam Bóg przychodzi jako człowiek, Pan nasz Jezus Chrystus wtedy muszą, żeby, żebyśmy my mogli racjonalnie uznać takiego świadka za proroka, muszą zostać uwiarygodnieni tymi znakami wiarygodności. A więc człowiek będzie skłonny, żeby poznać prawdę, człowiek, który chce ją poznać i znajdzie tę prawdę na pewno, nie zmienia to faktu, że żeby racjonalnie przyjąć takie świadectwo, na przykład właśnie o tym, że Bóg jest jeden w trzech osobach, ten, który nam to mówi, musi uwiarygodnić się pewnymi cudami lub proroctwami, a najlepiej i jednym, i drugim. Tak też Pan nasz Jezus Chrystus się uwiarygodni. Jeśli chodzi o proroctwo, możemy to sobie dokładnie sprawdzić, jak mesjańskie proroctwa, bo one są tutaj najważniejsze, się na nim spełniają. Jeśli chodzi o cuda, no to mamy najlepszych możliwych świadków, jakich można sobie wyobrazić, czyli właśnie apostołów. Którzy są ludźmi prostymi, jednocześnie zrównoważonymi, prezentującymi doskonałą, piękną, doniosłą naukę, którzy dają świadectwo o zmartwychwstaniu pana Jezusa i są gotowi za to świadectwo swoje życie oddać. I w tym sensie mamy naprawdę najlepsze możliwe fundamenty do wiary. Na poziomie racjonalnym nie ma żadnych lepszych motywów. Do przyjęcia prawdy wiary, jak te znaki wiarygodności, jak cuda i proroctwa, jak świadectwo takich właśnie ludzi, którzy są gotowi życie swoje oddać za swoją wiarę, a jednocześnie są ludźmi zrównoważonymi, ludźmi, którzy prezentują rzeczy, które są bardzo zdrowo rozsądkowe. Warto powiedzieć jeszcze dwa słowa o cudach dzisiaj. Otóż Pan nasz Jezus Chrystus zapowiada, że Ci, którzy w niego wierzyć będą, będą dokonywali cudów. Mówi o wyrzucaniu złych duchów, o uzdrawianiu, o tym, że będą wypijali truciznę i nie będzie to im szkodziło. I też przez całą historię kościoła możemy znaleźć takie cuda. Szczególnie dużo w tej pierwszej fazie kościoła. I to może. Hmm, Niektórym nasunąć taką myśl, że a, to znaczy, że z czasem w kościele dzieje się coraz gorzej, bo jest coraz mniej cudów. Ja bym raczej powiedział, że wskazuje to na to, że w kościele dzieje się coraz lepiej. Dlaczego? A no dlatego, że trzeba pamiętać o tym, czym jest cud. A żeby zrozumieć, czym jest cud, trzeba najpierw zrozumieć że Bóg jest twórcą całego świata, czyli to jest Jego porządek. To prawa fizyki to są Jego prawa, to jest Jego porządek. I teraz twórca jakiegoś skomplikowanego mechanizmu bardzo niechętnie ingeruje w ten mechanizm. Bardzo niechętnie nagle coś się zmienia. To jest dobry mechanizm, gdy on działa sam, gdy nie potrzebuje jakiejś dodatkowej ingerencji. A więc z punktu widzenia Pana Boga cud jest zawsze złamaniem Jego własnych praw. Czy nie może tego zrobić? Może, bo to są Jego prawa i to nie są najwyższe prawa. W sensie to nie jest sprzeczne z Nim samym, tak jak na przykład Pan Bóg podejmuje jakąś decyzję. Że człowiek ma wolną wolę i już nigdy tej wolnej woli nie niszczy. Jest niejako związany swoją własną decyzją. Te prawa zostały stworzone jako właśnie część tego materialnego świata, stąd nie są czymś, co musi być wieczne, teoretycznie, jak najbardziej. Te prawa mogą ulec zmianie, na przykład, właśnie w przy końcu świata, gdzie będzie nowe niebo i nowa ziemia. A więc Pan Bóg może uchylać te prawa i robi to czasem. Ze względu na co? Ze względu na zbawienie dusz. Właśnie po to, żeby na przykład uwiarygodnić kogoś, kto przemawia w jego imię. Natomiast naturalnym jest, że z punktu widzenia takiego porządku rzeczy, jest w zasadzie dobrym, żeby tych cudów było jak najmniej. Z punktu widzenia Pana Boga w zasadzie. Wiele przemawia za tym, powiedzmy, żeby cudów było jak najmniej. Jest to kwestia tego wyważenia pomiędzy tym porządkiem a korzyścią dla dusz. Korzyść dla dusz jest ważniejsza. Dlatego ilość cudów jest taka, żeby wystarczyła każdemu, kto tylko szuka prawdy, do tego, żeby ją odnaleźć. To nie jest tylko kwestia ilości cudów, bo pan Bóg przemawia na wiele różnych sposobów, ale jest to jeden z tych aspektów. Tak jak to widzieliśmy przed chwilą w tej przypowieści o bogaczu i łazarzu. Jeśli ktoś chce, to znajdzie. Jeśli nie chce, to chociażby tych cudów mu się sypało na głowę. To on i tak nie uwierzy. No i teraz dlaczego z czasem, wraz z rozwojem kościoła, cudów powinno być niejako coraz mniej. Ano dlatego, że kościół, który staje się już dojrzałym organizmem, powinien już być w stanie pokazać tą prawdę w tym jej pełnym blasku. Łatwiej powinno być kościołowi pokazywać pełnię prawdy, która sama w sobie jest już wystarczająco przekonywająca. Natomiast kościół, który jest w katakumbach, prześladowany, który dopiero co zaczyna, który najpierw zwraca się do tych maluczkich jemu przedstawić tą pełnię prawdy w sposób taki przekonywający dla świata, jest dużo trudniej. Dlatego dużo bardziej potrzebował tychże cudów dlatego tam jest na początku dużo więcej tych takich spektakularnych cudów, dużo więcej przemawiania językami, dużo więcej uzdrawiania, dużo więcej wskrzeszania zmarłych. Takie rzeczy na początku mają jakby dużo większe uzasadnienie niż później. Później, gdy powstają struktury kościelne, uniwersytety katolickie, one są w stanie dużo lepiej na tym poziomie naturalnym tą prawdę zaprezentować i w ten sposób, że człowiek. Które kieruje się po prostu swoim rozumem, łatwo może tą prawdę odnaleźć. Nie zmienia to faktu, że te cuda jak najbardziej i po dzień dzisiejszy się dzieją. Odsyłam na przykład do materiału Świadkowie Cudu o Cudzie Słońca w Fatimie. Prosta sprawa, jest 60 tysięcy świadków tego cudu, są spisane ich świadectwo, tego co widzieli. E, Jaki jest argument ateistów? Naczelny mędrzec ateistów Richard Dawkins odpowiada, nie może być, że coś takiego się zadziało, bo żadne obserwatorium astronomiczne nie zaobserwowało anomalii na Słońcu. Nikt nie twierdzi, że to Słońce musiało faktycznie zmienić swój ruch. Cud jak najbardziej mógł polegać na tym, że był to rodzaj jakiegoś zjawiska, jakaś kula ognia, która imitowała Słońce. Dlaczego miałoby to być koniecznie Słońce? Chodzi o to, że ci ludzie, którzy zgodnie z zapowiedzią przyszli, żeby zobaczyć ten znak, ujrzeli ten znak. Czy i argument właśnie Dawkinsa, że jest to rodzaj zbiorowej halucynacji. Nie jest znany żaden inny przypadek zbiorowej halucynacji na 60 tysiącach osób, tym bardziej na... Osobach, które są poza tym tłumem widziały to, to, ten cud słońca, również osoby, które były zupełnie niezaangażowane w sprawę. Osoby w promieniu tam kilkunastu kilometrów widziały ten cud, pomimo tego, że w ogóle nie były zainteresowane, że jakby nie chciały, nie poszły, nie, nie podlegały właśnie w żaden sposób pod wpływ powiedzmy tej atmosfery, która tam miała miejsce. Odsyłam do materiału, tam cytuję też te konkretne świadectwa tych właśnie naocznych świadków. Uzdrowienia w lód również cały czas się dzieją, cały czas są badane przez lekarzy. Cuda eucharystyczne. To jest bardzo ciekawy przypadek cudów. Dlaczego? Bo nie zawsze taki spod kogoszki. To też się zdarza dosyć często, że ktoś pisze w komentarzach: a, Ale dlaczego cuda eucharystyczne dzieje się cały czas na nowej mszy, a nie na starej? Ja mówię: Dzięki Bogu. Oj, dzięki Bogu. Dlaczego? Dlatego, że za każdym razem, kiedy dzieje się cud eucharystyczny, to nie jest dlatego, że kapłan jest szczególnie pobożny. Ojcu, się cuda eucharystyczne nie zdarzały. Nie. To o, cuda eucharystyczne zdarzają się wtedy, gdy kapłan nie wierzy. To jest wtedy, gdy Kapłan powątpiewa, i czasem wtedy Pan Bóg daje taki znak tej, tej stygnącej wierze swojego ludu, żeby pokazać, że on tu faktycznie jest obecny. W każdy znany przykład. Być może w tych najnowszych ci księża się jeszcze nie przyznali, że wątpili, natomiast, natomiast w przypadku tych historycznych to jest ewidentnie, w sensie ci księża z czasem się przyznawali zawsze, że no, tak właśnie było, że faktycznie miałem wątpliwości, że nie wiedziałem, jak to jest i miałem wątpliwości i wtedy stało się właśnie to. Jest bardzo, bardzo ciekawy przykład tego zbadanego cudu eucharystycznego z Lanciano. Ja podlinkuję miejsce, gdzie można pobrać to badanie medyczne tych relikwii, które pozostały po tym cudzie eucharystycznym. Jest to faktycznie naukowa praca, która została opracowana przez dwóch profesorów uniwersyteckich. Jest ona jakby powszechnie dostępna, można powiedzieć, choć w języku włoskim. Podsumowanie jest w języku angielskim, więc można sobie tam się z nim zapoznać. I argument przeciwko tej pracy jest taki, że nigdy nie zacytowano jej w żadnym innym dziele naukowym. Myślę, że sama jej tematyka już może wyjaśnić, dlaczego nigdy nie zacytowano jej w żadnym dziele naukowym. Jeśli ktoś uważa, że jest nienaukowa, no to niech jakiś naukowiec się zajmie z jej spadaniem i podważy, jeśli będzie miał dobre argumenty. Ja jestem bardzo spokojny, jeśli chodzi o próbę jej podważenia. Natomiast jeśli chodzi o cuda eucharystyczne, to też warto zauważyć, że one są zawsze takie słodko-gorzkie. Nie tylko dlatego, że zawsze powiązane są z jakimiś wątpliwościami kapłana, zawsze powiązane są z pewną stygnącą wiarą, ale również dlatego, że one kończą rzeczywistą obecność w tych konkretnych postaciach. To też jest, myślę, że mocno właśnie pasuje do tych wątpliwości w wierze. To znaczy, to jest pewien znak, to pokazuje, że coś wyjątkowego tu się dzieje, ale tylko tyle. To już nie jest prawdziwy Pan nasz Jezus Chrystus. To ciało, które tam jest, to nie jest to samo serce, które bije w piersi Pana Jezusa. Pan Jezus jest z martwych zmartwychwstały, Jego ciało jest w niebie, Jego zmartwychwstałe serce bije w Jego ciele w niebie. A więc część tego serca, tego samego serca, tam materialnie to samo serce, nie może być począstkowane, po, po, rozcząstkowane i gdzieś leżeć na ziemi, w, relikwi na ziemi, w, sensie tu u nas, w relikwiarzach. Nie, to jest rodzaj kopii tego serca Pana Naszego Jezusa Chrystusa, który zostaje stworzony po to, żeby pokazać nam, co się dzieje w Najświętszym Sakramencie, co się dzieje w Ofiarze Przeświętej. To badanie właśnie tego cudu w Lanciano wykazało standardowo, że jest to fragment mięśnia sercowego, że jest to ludzka grupa krwi, że jest to był to człowiek, który cierpiał agonię. Nie jestem pewien, czy to ten ostatni wniosek, który powiedziałem, jest tam udokumentowany w, w tej dokumentacji medycznej. Ja języka włoskiego nie znam, więc też nie zapoznałem się z nią w całości, z tą agonią. To być może mieszam teraz z jakimś innym cudem eucharystycznym, tego nie jestem pewien. W każdym razie na pewno mięsień sercowy i ludzka grupa krwi. Tam znaleziono i krew jakby w, w tym mięśniu sercowym i gdzieś na zewnątrz i oczywiście to jest ta sama krew ludzka grupy B. Natomiast dlaczego tam nie ma najświętszego sakramentu, tam już nie ma Pana Jezusa? Dlatego, że rzeczywista obecność Pana Jezusa w najświętszym sakramencie powiązana jest z postaciami, z chlebem i winem, z postaciami chleba i wina. Gdy te przemijają, przemijają rzeczywistą obecność, a więc pozostaje tylko relikwia, znak. To jest pewien cud, tak, ale tak na poziomie metafizycznym dużo mniejszy niż zwykły Najświętszy Sakrament. Dlatego jest to słodko-gorzkie. Dlatego jest to, wiąże się to zawsze właśnie z pewną wątpliwością kapłana, z pewnymi jego brakami w wierze. Jeszcze raz przypominam to, od czego zacząłem. Jeśli człowiek nie chce Znaleźć prawdy, jeśli człowiek chce trwać w swoich przekonaniach, to żaden cud, żadne proroctwo, żaden logiczny dowód go nie przekona. Jeśli człowiek natomiast jest otwarty i szuka prawdy, chce poznać swoje źródło i swój cel, to taki człowiek prędzej czy później na pewno tą prawdę znajdzie. Więc do wszystkich, którzy chcą teraz wypisywać od razu w komentarzach jakieś argumenty przeciwko, cudom, na przykład przeciwko zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Ja bynajmniej nie zabraniem tego, tylko proszę, żebyście się najpierw zastanowili, czy ja oglądałem ten materiał z tą intencją, żeby skonfrontować się z tymi poglądami, żeby się nad nimi zastanowić, żeby przemyśleć, żeby szukać tej prawdy, czy może raczej słuchałem tego materiału po to właśnie, żeby dowieść, że ksiądz nie ma racji, żeby pokazać, że nie, 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 tak właśnie nie może być. Bo jeśli z takim nastawieniem słuchałem tego materiału, no to to nie ma sensu. W sensie to nie ma sensu słuchanie treści, jeśli nie mam zamiaru się z nimi skonfrontować. Jeśli moim jedynym celem jest od razu je odeprzeć. Człowiek, który jest uczciwy intelektualnie, powinien ten umysł mieć otwarty, to znaczy słuchać argumentów na drugiej strony, i być gotowym się z nimi skonfrontować. By, być gotowym powiedzieć być może, a być może się pomyliłem. I zwracam na to uwagę, bo bardzo często właśnie zarzuca się katolikom, że nie, nie katolicy są związani tymi dogmatami i dlatego, dlatego nie mogą e, tak uczciwie słuchać. E, moim zdaniem właśnie bardzo uczciwie mogą słuchać, bo e, Tysiąc argumentów, które są prezentowane gdzieś tam po ateistycznej stronie, one wcale nie podważają dogmatów, to znaczy są prezentowane po to, żeby podważyć jakiś dogmat, ale tak naprawdę, jak człowiek się nad nimi zastanawia, to może ewentualnie czasem podważa jakiś, jakiś niewłaściwy argument, powiedzmy jakiegoś apologety, może czasem podważa jakieś nasze niewłaściwe zrozumienie Bożego objawienia, ale w tym rdzeniu, w tym, co jest tym ziarnem prawdy w takich argumentach, tam po prostu nie ma niczego, co by, co by podważało naszą wiarę. I dlatego katolik, który jest po prostu przekonany, że to jest prawda, może ze spokojnym sumieniem, ze spokojną duszą, ze spokojnym rozumem słuchać tych argumentów, bo wie, że prawda i tak ostatecznie się wybroni. To nie znaczy, że ja zachęcam teraz. Wszystkich do słuchania, wszystkich ateistycznych materiałów, bo nie mamy się czego obawiać, a więc można wszystko słuchać i wszystko jest, jest dla każdego. Oczywiście, że to nie jest tak, że katolik, zwykły katolik, prosty katolik ma obowiązek słuchać ateistów po to, żeby się z tym konfrontować. Jeśli ktoś nie chce, to nie ma potrzeby. Natomiast i osoba, która jest powiedzmy wykształcona i chce, chce faktycznie konfrontować się, chce lepiej konfrontować się z różnymi poglądami, chce lepiej zrozumieć swoją wiarę, jak najbardziej może słuchać również tych argumentów drugiej strony i się z nimi konfrontować, ale zawsze właśnie spokojnie, zawsze z tym nastawieniem, chce wysłuchać, co druga strona ma do powiedzenia. Chcę spokojnie sobie to rozważyć, chcę się zastanowić, chcę sprawdzić, co należy na to odpowiedzieć. Chcę wiedzieć, jak się rzeczy mają. Katolik nie ma powodów, żeby bać się prawdy. Możemy spokojnie sprawdzać, jak się rzeczy mają, bo wiemy, że wszystkie rzeczy są od Pana Boga. Te, które są prawdziwe, czyli te, które po prostu są. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.